Dzień dobry Państwu. Witam Państwa ja, czyli w tym wypadku Waldemar Malicki, pianista polski, żyjący. I jestem tutaj na zaproszenie klubu Rotary z Białej Podlaskiej jako gość Centrum Dialogu i muszę Państwu powiedzieć, że nie wiem co powiedzieć za bardzo, ponieważ od dawna nie mam nic do powiedzenia, w związku z tym, że od dawna nic nie powiedziałem, ponieważ jest pandemia. A pandemia powoduje, że w zasadzie, szczerze mówiąc, życie się zmienia. Zmienia się radykalnie. W moim przypadku, jeżeli Państwo pozwolą na taką odrobinę prywaty, to w miesiącu, który obecnie się kończy, czyli w listopadzie, rok temu, ponieważ zajmuję się graniem koncertów na fortepianie, no to miałem tych koncertów w sumie 25 koncertów, czyli no, ponieważ czasami gram podwójne koncerty, no to naprawdę było to dużo, dużo, dużo zajęcia. W tym listopadzie tego roku mam zero koncertów, a więc trzeba przyznać, że strata większa niż 30% jest u mnie i chętnie bym się zakwalifikował do jakiejś tarczy, albo tarczy razem z mieczem, albo tarczy razem z mieczem i z giermkiem nawet by się przydało, ale się nie kwalifikuję, albo kwalifikuję się tak, że i tak z tego nic nie mam. Nawet muszę Państwu powiedzieć, że Fundusz Wsparcia Kultury, który obecnie jest tak znienawidzony przez wszystkich, którzy nie dostali, a mogli dostać, ale nie zauważyli, albo im się nie należy, a w rzeczywistości im się należy, no to nawet tam nie wiem, czy coś dostanę z tego. Nie ja, tylko moja działalność gospodarcza, ponieważ nawet zatrudniam pracownika, więc jestem takim muzykiem, że tak powiem, który nie stroni od kontaktów międzyludzkich. No i to jest ta główna zmiana widoczna w rozliczeniach, tak można by powiedzieć, czyli w sumie drugorzędna zmiana, bo pierwszorzędna zmiana, najważniejsza, to jest to, że świat się zmienił po setkach lat kształtowania współpracy między twórcą scenicznym a publicznością. Dla twórcy scenicznego publiczność jest niezbędna. Być może dla publiczności twórca sceniczny nie jest aż tak niezbędny, ale w drugą stronę niestety no, nawet rząd, podejrzewam, i sobie zdaję z tego sprawę, że są pewne branże, dla których niezbędna jest publiczność, ponieważ inaczej ta branża nie powinna w ogóle istnieć. No i obawiam się, że zachodzi takie zjawisko teraz, że publiczność odzwyczaja się od istnienia owej branży i być może przestanie się w ogóle interesować takimi rzeczami, jak na przykład pójście do teatru, na koncert, czy do jakiegoś innego miejsca, które wymaga wspólnego przeżywania, bo publiczność się wspólnie stymuluje. Jeżeli na tej sali, nie wiem, czy Państwo widzą, mamy takie paski, o, tu gdzie jest pasek, to już nie może usiąść ewentualny odbiorca, widz, który może usiąść trzy paski dalej, a więc no, stymulacja, jak się siedzi daleko, jak Państwo wiedzą, nie udaje się, bo stymulacja im bliżej, tym lepiej się stymuluje, więc nic z tego nie będzie. Jeżeli będzie tak dalej trwało, a mogłoby tak dalej potrwać, wtedy się wszyscy odzwyczajimy od korzystania z kultury scenicznej i do widzenia Państwu w tym momencie będzie. Ale oczywiście może też się okazać, że będzie zupełnie inaczej. Mianowicie tak bardzo zatęsknimy do możliwości pójścia na coś, co będzie można wspólnie przeżywać i co łączy się z pewnymi przyjemnościami, niezależnymi od kultury jako takiej, od treści, od zawartości dzieła, czyli od jakości koncertu, treści spektaklu i tak dalej. Mianowicie przyjemnościami polegającymi na tym, że można wyjść z domu, zostawiając resztę rodziny w nieutulonym żalu albo wręcz przeciwnie, w zachwycie. Można się ubrać, to dotyczy osób różnych płci, i pokazać się, i mieć z tego przyjemność, napić się kawy, wypić wino w przerwie i tak dalej. Więc to są różne przyjemności związane z wyjściem na spektakl, podziwianiem mosiądzów w teatrze i tak dalej. I być może to wszystko spowoduje, że będziemy mieć jednak w pamięci, nie zapomnimy tych wszystkich doznań, które nam sprawiały przyjemność i będziemy chcieli do nich wrócić. Jeżeli będziemy chcieli do nich wrócić, no to bardzo nam miło, bo my już tam będziemy, czyli my, wykonawcy sceniczni. Używam tego określenia, ponieważ w dzisiejszych czasach jest mnóstwo jednak też produkcji niescenicznej, czyli takiej, która może być nagrana i potem odsłuchiwana w domu. Ja na przykład osobiście przyznam się Państwu, że od bardzo dawna nie byłem w kinie, a widziałem bardzo dużo produkcji filmowych. I to da się zamienić na odbiór prywatny, domowy, w gronie najbliższej rodziny na przykład. Natomiast no, niestety tych przedstawień, gdzie potrzebne są oklaski,
Jeżeli nic zrozumiemy, to być może świat się tak zmieni bardzo, że nie będziemy mieli do czego wracać. Tak jak kiedyś się zmieniła wyspa wielkanocna, kiedy, no nie wiem, może wróciło ludożerstwo albo jakieś inne nieprzyjemne praktyki i niestety życie tam się skończyło. A w jaki sposób była to wyspa, która symbolizowała cały świat, bo tak strasznie była oddalona od wszystkiego, nawet i od naszego kraju. No więc to w zasadzie wszystko, co mogę powiedzieć na temat jakości życia w tym niezwykłym okresie, w okresie pandemicznym. I można by teraz powiedzieć, co można użyć w mojej sytuacji na obronę. Na obronę, podejrzewam, że każdy z Państwa wykonujący różne zawody ma swoje sposoby na obronę przed tym stanem. Czyli jedni korzystają z tarcz, inni, no nie wiem, może mają jakieś plany, nie wiem, twórcze, na przykład chcą się czegoś nauczyć przez ten czas, ponieważ rozumiem, że mają dostęp do stałego wynagrodzenia. W naszej branży najgorzej mają tak zwani freelancerzy, czyli ci, którzy pracują na umowę o dzieło. Oni są wolni i swobodni niczym ptacy, a w związku z pandemią niestety ich pozycja jest najgorsza w całym społeczeństwie, ponieważ jakby zniknęli z firmamentu i nikt ich nie zauważył. I mam na przykład kolegę, który od marca do dzisiaj zarobił 4000 zł, mimo że jest wybitnym muzykiem, ale niestety no, grał jako ten wolny człowiek, występował, a teraz nie ma występów, nie ma grania, nie ma wolności, nie ma zarobku. I im należałoby chyba najbardziej pomóc, tak mi się wydaje, ale tej tarczy jakoś nie widać, nawet jakiejś maseczki dla nich finansowej, żeby mogli odżyć. Mówię to nie do końca w swoim interesie, ale po prostu no, z czystej ludzkiej życzliwości wobec ludzi, którzy są niezwykle twórczy i ryzykują przez całe życie. Wydaje mi się, że w tym momencie, kiedy to nie jest ich wina, należałoby ich jakoś wesprzeć. Bo w moim przypadku produkuję, można by powiedzieć, tworzę audycję dla programu Drugiego Polskiego Radia na temat muzyki. Audycje nazywają się Upiór w Eterze i tam roztrząsam wspólnie, mam nadzieję, ze słuchaczami pewne, no moim zdaniem, fascynujące tematy, głównie z historii muzyki europejskiej ostatnich 300-400 lat. I to jest jakieś zajęcie twórcze, które jest dla mnie wyzwaniem, a jednocześnie sprawia mi przyjemność, a ponieważ lubię wyzwania, bo zauważyłem, że każde wyzwanie, każda trudność pokonana powoduje później ubogacenie, że tak powiem. To znaczy i później jestem po prostu, co mnie zabiło, to mnie wzmacnia. No i czuję się wzmocniony. Poza tym przygotowuję nowe repertuary, odkrywam całe połacie muzyki, która podejrzewam sprawi publiczności kolosalną przyjemność. Jestem przekonany, będą Państwo zadowoleni. I jeżeli zacznę to wykonywać, kiedy wojna się skończy, i myślę, że robię dobrze. To znaczy, po prostu pracuję do szuflady, ponieważ wydaje mi się, że kiedyś ta szuflada, będę mógł ją otworzyć i będziemy mieć wspólnie ogromną przyjemność, którą chciałbym się z Państwem podzielić. No, w związku z faktem, że mamy obowiązek noszenia tych środków, które zabezpieczają nas przed wystawieniem się na działanie koronawirusa, no to są możliwości noszenia albo maseczki, albo tych przyłbic, które podobno nie działają aż tak dobrze, jak słyszałem od fachowców. Więc ja kupiłem taką półprzyłbicę firmy Wittberg, która była zachwalana i to dalej, ale niestety mnie się nie bardzo podoba, bo mnie po prostu boli nos, bo to jest na gumce i nos mi przez cały czas ściska i obawiam się, że mogę inaczej wyglądać po pandemii, kiedy będzie mi tak nos dalej ściskać, mogą się u mnie pojawić jakieś cechy, powiedzmy sobie, negroidalne, co by świadczyło o tym, że zaczynam coraz lepiej śpiewać czarnym głosem, a niestety śpiewam fatalnie, więc nie ma to sensu żadnego. Więc wymyśliłem, że będę tę maseczkę, te półprzyłbice podsuwał trochę wyżej, a na dole, na sam otwór gębowy, założę sobie po prostu maseczkę normalną, więc mam dwie jakby jednocześnie chodząc i wtedy jest stosunkowo wygodnie i mogę używać okularów również, żeby coś przeczytać i nie zadymiając ich jednocześnie parą wodną. Więc to są różne niedogodności, ale są też dogodności, ponieważ im dłużej żyję, tym bardziej obserwuję u siebie skłonności do ascezy oraz abnegacji i wyparcia się wszelkich życiowych przyjemności.
i przestałem w ogóle dbać o wygląd zewnętrzny. To znaczy chodzę w sportowych ubraniach, które są po prostu wygodne. Wyglądam tak, jak wyglądam i mówiąc szczerze, nie bardzo mnie to obchodzi, jak wyglądam. Tym bardziej, że w ogóle nie wyglądam, bo za bardzo nie wychodzę nigdzie. Korzystam ze środków, które nam technologia zafundowała, czyli wszelkie możliwości spotykania się na platformach internetowych, tam gdzie możemy pogadać ze znajomymi, wymienić się czasami nawet w mojej pracy artystycznej, nutami, nagraniami. To wszystko obecnie jest niezwykle uproszczone, niezwykle ułatwia nam życie i wydaje mi się, że byłoby wspaniale, gdyby została część z tych możliwości również po pandemii, żeby nie musieli się ciągle spotykać, ciągle jeździć do siebie, ciągle używać papieru i tak dalej, bo jestem ogromnym zwolennikiem oszczędzania świata, ponieważ jesteśmy tak naprawdę tylko przechodniami w jego historii. Upiór w eterze, a wchodząc tutaj, nie miał pan takiego wrażenia, że to też jest straszy bez publiczności z tymi paskami? No tutaj, to gdzie jesteśmy teraz, czyli tej sali koncertowej Hugunówki Konstancińskiej, takiego pięknego domu kultury, gdzie zawsze tętni życie, a tu jesteśmy Biała Podlaska i ja, można powiedzieć. To wszystko, co tu się dzieje teraz, proszę spojrzeć, to jest naprawdę, siedzi moja publiczność właśnie, która nie wiem, czy kiedyś jeszcze zasiądzie, ale tam, oby zasiadła, bo na razie sukces jest, powiedzmy sobie, ograniczony bardzo. Więc wygląda to troszeczkę jakbym się znalazł w jakimś świecie postapokaliptycznym, że bomba termowodorowa i jeszcze jakaś gorsza wybuchła i zostali na świecie tylko sami pianiści bez publiczności. To straszny świat byłby. Na koniec, jak już mimo wszystko, że jeszcze możemy się kontaktować ze sobą, no to chciałbym serdecznie powiedzieć, że chciałem powiedzieć to, co zawsze chcę powiedzieć, czyli teraz akurat nie wiem, co chcę powiedzieć, ale zawsze wiem, co chcę powiedzieć, a muszę się zbliżyć do tej mojej wiedzy na temat tego, co chcę powiedzieć. I to byłoby to, że myślę, że każda trudność się kończy. Każda trudność, jeżeli ją pokonamy, nas wzbogaca. Proszę mi wierzyć, że tak właśnie jest, więc trzeba myśleć o tym, co powiedział poeta, że w życiu nie może być ciągle dobrze. Bo jak jest dobrze, to jest niedobrze. Musi być trochę dobrze, trochę niedobrze. Wtedy jest dobrze. I uważam, że teraz jest chwilowo niedobrze, potem będzie dobrze i właśnie o to chodzi. Dlatego będzie mi miło, kiedy będę mógł się być może kiedyś pojawić jeszcze w Białej Podlaskiej i zepsuć Państwu kolejny wieczór na przykład moją muzyką, a jeżeli zaproszę kolegów, to Państwo nas wtedy popamiętają, naprawdę. Zresztą serdecznie dziękuję za uwagę i pozdrawiam serdecznie. Waldemar Maliński, pianista ciągle żyjący.